Witam serdecznie. Szanowni Państwo, w dzisiejszym odcinku opiszę Państwu prawdziwą historię opisaną w szpitalu. Historię mężczyzny, który chorował na raka, który to rak rozprzestrzenił się w całym jego organizmie. Mężczyzna ten przeszedł wszystkie możliwe etapy leczenia choroby nowotworowej, oczywiście z wykorzystaniem klasycznych metod. Niestety, to leczenie się nie powiodło, ponieważ za kilka miesięcy miał umrzeć, bo takie jest rokowanie dla osób z przerzutami w całym organizmie, postanowił on spróbować jeszcze jednej metody leczenia, tym razem niekonwencjonalnej. Postanowił skorzystać z niekonwencjonalnej metody leczenia choroby nowotworowej z wykorzystaniem likopenu, który na przykład możemy znaleźć w pomidorach, oraz kolejnej rośliny o nazwie palma sabałowa. Zarówno lekarz, jak i on nie dowierzali, kiedy okazało się, że po kilku miesiącach nie było ani ogniska pierwotnego, ani przerzutów w jego organizmie. Drodzy widzowie, ta historia i kilka innych, w które nawet mi było trudno uwierzyć, faktycznie miała miejsce i odnotowana była w 2001 roku przez Wydział Urologii Uniwersytetu Winston-Salem. Zanim przejdziemy do kwintesencji dzisiejszego odcinka, pokażę ten dowód naukowy. W tytule tego badania czytamy: odpowiedź opornego na hormony raka prostaty na likopen. Dalej czytamy opis przypadku. U 62-letniego mężczyzny rozpoznano w listopadzie 1989 roku raka prostaty. Początkowo był leczony gdzie indziej. We wrześniu 1996 roku wystąpił poważny krwiomocz i wykonano przezcewkową resekcję gruczołu krokowego. Tomografia komputerowa jamy brzusznej oraz miednicy wykazała rozległą chorobę węzłową. Badanie kości wykazało przerzuty w układzie kostnym. Pacjent zaprzestał wszelkich form leczenia i przekazał się pod opiekę hospicjum, czyli miejsca, gdzie kończy się leczenie i czeka na śmierć. W marcu 1999 roku rozpoczął suplementację likopenem i savpalmetto, czyli palmą sabałową. Doszło do znacznych spadków markerów nowotworowych w maju. Przez 18 miesięcy te markery utrzymywały się na bardzo niskim poziomie, od 3 do 8 nanogramów na mililitr. Powtórne badanie kości wykazało poprawę w zakresie przerzutów kostnych. Pacjent nadal przyjmował 10 mg likopenu doustnie raz dziennie i 300 g palmy sabałowej doustnie 3 razy dziennie. Po ostatniej kontroli nie stwierdzono u niego żadnych objawów choroby nowotworowej. Drodzy widzowie, u tego mężczyzny przez 10 lat rozwijała się choroba nowotworowa, która rozprzestrzeniła się później na cały jego organizm. Leki konwencjonalne nie zdziałały niczego. Mężczyzna ten wylądował w hospicjum, czekając na śmierć, po czym, nie mając już nic do stracenia, skorzystał z alternatywnej formy leczenia. Jak się okazało, po kilku miesiącach wszystkie ogniska choroby nowotworowej zniknęły. I zanim przejdziemy dalej, jedną rzecz chcę wyjaśnić. Otóż chcę zasygnalizować, iż tego odcinka absolutnie nie należy interpretować w ten sposób, że ja kogokolwiek namawiam na to, aby zaprzestał leczenia metodami konwencjonalnymi, czy też leczył się w inny sposób niż ten, który obecnie przyjęty jest za właściwy. To, że jednej czy też kilku osobom udało się za pomocą naturalnych substancji wygrać z chorobą nowotworową, to nie oznacza, że uda się każdej kolejnej osobie, ponieważ, zaznaczam, jest to opis przypadku. I tu mogło zaistnieć wiele innych czynników, które spowodowały wyleczenie choroby i o tych potencjalnych czynnikach opowiem w dalszej części tego filmu. Dlatego proszę słuchać odcinka do samego końca. Zatem ten odcinek nie może być interpretowany w ten sposób, że korzystając z metody tego mężczyzny, każdy zawsze na 100% też chorobę nowotworową wyleczy. Absolutnie nie. Pamiętajmy, wybór metody leczenia należy do onkologa i to on decyduje, jaka forma leczenia jest najskuteczniejsza. Skoro zatem nie polecam, aby leczyć się w ten sposób, bo powtarzam, mogły zaistnieć inne czynniki, które wpłynęły na wynik właśnie u tego pana, to po co w ogóle nagrywam ten odcinek? Otóż chciałbym wykorzystać ten przypadek, aby uzmysłowić Państwu,
że substancje zawarte w roślinach mają niesamowite właściwości antynowotworowe, ale w szczególności w wymiarze profilaktycznym. Czyli istnieje znacznie większa szansa na to, że likopen zapobiegnie tej chorobie, niż ją wyleczy. Bo o ile w kwestii potencjalnego leczenia z wykorzystaniem likopenu posiadamy opisy pojedynczych przypadków, które w statystyce nie są silną figurą, to o tyle w kontekście profilaktyki, czyli zapobiegania tym chorobom, dane dotyczące likopenu i jego antynowotworowych właściwości, czyli zdolności do zapobiegania ich rozwojowi, są naprawdę silne. Wiele metaanaliz, czyli badań naukowych najwyższej rangi, wskazuje na wyraźne, silne zależności między spożyciem roślin z zawartością likopenu a zmniejszeniem częstotliwości występowania raka, a w tym raka prostaty. A skoro wiemy już, że likopen zawarty w naszej diecie ma tak wyjątkowo ochronne działanie na nasze ciało, to chciałbym podzielić się z Państwem kolejną niezwykle ważną, a może nawet krytycznie ważną informacją, która uzmysłowi Państwu, jak ogromne znaczenie w utrzymaniu naszego zdrowia ma różnorodność naszej diety. Okazuje się bowiem, że kiedy likopen połączymy z dwoma innymi naturalnymi substancjami, dokładniej mówiąc z kurkumą oraz witaminą E, to staje się on jeszcze groźniejszy dla komórek nowotworowych. Nagle te trzy naturalne substancje, które same osobno wykazują antynowotworowe działanie, ale w umiarkowanym stopniu, to połączone zaczynają działać kilkanaście razy mocniej niż każda z tych substancji z osobna. I to kolejne przesłanie, które chciałbym, abyście Państwo po dzisiejszym filmie zapamiętali. Czyli pierwsze przesłanie to takie, że powinniśmy się skupiać na zapobieganiu chorobom, bo wtedy mamy znacznie większe szanse, aby uratować swoje zdrowie. A drugie przesłanie to takie, że nasza dieta, o czym zaraz się Państwo przekonacie, powinna być urozmaicona. I teraz dowiecie się Państwo dlaczego. Przedstawię teraz niesamowicie ciekawe fakty, wykorzystując to badanie naukowe, którego tytuł jest następujący. Przeciwnowotworowe działanie karotenoidów i innych składników roślinnych tkwi w ich połączonym działaniu. I żeby Państwa nie zanudzać, od razu przejdziemy do rzeczy. W tym badaniu naukowym postanowili wykorzystać trzy substancje o znanych właściwościach antynowotworowych, a w tym witaminę E, likopen oraz kurkumę. Postanowili komórki nowotworowe poddawać działaniu wszystkich tych związków z osobna, a później razem. Jak się okazało, witamina E w niewielkim stopniu hamowała rozwój komórek nowotworowych. Nieco silniejsze właściwości w tym zakresie wykazał likopen, a najsilniejsze kurkuma. Niemniej jednak, kiedy połączyli te substancje, ich antynowotworowa siła była kilka razy większa. No właśnie, wielkie zdziwienie i kolejne pytanie, dlaczego? Dlaczego w tym badaniu, jeżeli komórki nowotworowe zostały poddane działaniu tylko jednego składnika antynowotworowego, to siła tego działania była umiarkowana albo niewielka, a kiedy połączono te trzy składniki, to ten hamujący wpływ na rozwój komórek był potężny? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta. Okazuje się, że każdy z tych składników oddziaływał na inny element metabolizmu komórki nowotworowej. Dla przykładu, witamina E hamuje angiogenezę, czyli tworzenie się naczyń krwionośnych, które doprowadzają krew do komórek nowotworowych. Kolejno, kurkuma hamuje enzym, który jest potrzebny komórkom nowotworowym do wytwarzania białek, czyli struktury, która buduje szkielet komórek. W końcu likopen oddziałuje na materiał genetyczny komórek nowotworowych, powodując, że centrum informacji tych komórek nie jest w stanie wydawać poleceń i się namnażać. Jak czytamy w podsumowaniu tego badania? Wyniki tego badania potwierdzają hipotezę, że addywne i synergistyczne działanie fitoskładników w owocach i warzywach jest odpowiedzialne za ich silne działanie przeciwutleniające i przeciwnowotworowe i że korzyści płynące z diety bogatej w owoce i warzywa można przypisać, i tu słowo klucz, mieszankom składników odżywczych. W bieżącym badaniu zbadaliśmy wpływ różnych fitoskładników samodzielnie i w połączeniu na proliferację komórek raka piersi oraz prostaty oraz dwie sygnalizacje. W powyższej sentencji padło słowo klucz, czyli
Przeciwnowotworowe i przeciwutleniające właściwości przypisuje się mieszance, czyli różnorodności składników odżywczych. Skoro zatem już to wszystko wiemy, zadajmy sobie kolejne pytanie, czyli w jaki sposób teraz przełożyć to badanie naukowe na praktykę? Jak musiałaby wyglądać nasza dieta, aby spełniała założenia powyższego badania? Czyli jakie składniki pokarmowe musielibyśmy włożyć na nasz talerz, aby zasymulować wyniki tego badania? Po pierwsze, musielibyśmy mieć kurkumę. Gdzie ją odnaleźć? W przyprawie o tej samej nazwie, czyli w kurkumie. Kolejno, potrzebny byłby nam likopen. Ten odnajdziemy w największym stężeniu. W żółtych pomidorach, kolejno, w czerwonych pomidorach, dalej w arbuzach, w grejpfrutach, w czerwonej papryce, paragach czy też czerwonej kapuście. Dalej, witamina E. Ją odnajdziemy w ziarnach słonecznika, w migdałach, w awokado, w szpinaku, w dyni piżmowej, w kiwi, brokułach czy też na przykład w oliwie z oliwek. Jak zatem widać, ta prosta kombinacja trzech ważnych antynowotworowych składników, czyli witaminy E, likopenu oraz kurkumy, zawarta jest w bardzo szerokim spektrum pokarmów, od owoców poprzez warzywa po ziarna włącznie. Jak zatem widać z tego prostego zestawienia, gdzie przeplatają nam się ziarna słonecznika, kolejno owoce, różne warzywa, na pierwszy plan wysuwa nam się różnorodność. I to właśnie różnorodna dieta, bogata w produkty roślinne, jest kluczem do zdrowia. I pamiętajmy, zestawienie tych trzech substancji jest tylko figurą, bo istnieją jeszcze dziesiątki innych badań, które również przypisują właśnie kombinacji różnych związków, które zawarte są w całym spektrum produktów roślinnych, działanie wyjątkowe tylko w momencie, kiedy mają szansę być obok siebie w tym samym czasie. Podsumowując, dieta powinna być różnorodna. I teraz zapewne w głowach wielu osób może pojawić się pytanie. Ale w jaki sposób to badanie naukowe możemy przełożyć na świat rzeczywisty, ten świat, który nas otacza? Czy ta różnorodność pokarmów roślinnych, która ponoć ma wykazywać tak dobroczynny wpływ na nasze zdrowie, czy ten wpływ został odnotowany w jakiejkolwiek społeczności w tym namacalnym świecie? Tak, byśmy mieli tę pewność, że wyniki badań z dzisiejszego filmu nie są tylko przypadkiem i jesteśmy w stanie przełożyć te wyniki na świat rzeczywisty. Oczywiście, że tak. Tutaj po raz kolejny posłużę się przykładem badań, które badały i opisywały ludzi żyjących w tak zwanych niebieskich strefach, czyli ludzi, którzy żyją najdłużej na świecie, z reguły 10 lat dłużej niż otaczające społeczności i co bardzo ważne, prawdopodobieństwo zachorowania na chorobę nowotworową w tej społeczności jest od 30 do 50% niższe niż w populacji ogólnej. Drodzy widzowie, urozmaiconą dietę roślinną prowadzą na przykład adwentyści Dnia Siódmego z Loma Linda ze Stanów Zjednoczonych. Żyją najdłużej na świecie, prawie 10 lat dłużej niż mieszkańcy innych sąsiednich miast ze Stanów Zjednoczonych, a ryzyko rozwoju chorób nowotworowych jest u nich o 50% mniejsze niż w populacji ogólnej. Cechą charakterystyczną ich diety jest właśnie wspomniane urozmaicenie produktów roślinnych, w której znajdują się na przykład pełne ziarna zbóż, owoce czy też warzywa. Jest także miejsce na produkty odzwierzęce, ale w mniejszej ilości. Polecam serdecznie obejrzeć ten odcinek, który umieszczę w opisie tego filmu. Cały ten odcinek poświęciłem właśnie tej społeczności, a publikuję w nim również dowody w postaci badań naukowych, które opisują ich stan zdrowia oraz średnią długość życia, która jest najwyższa na świecie. I tak od przypadku mężczyzny, który wyleczył nieuleczalnego raka związkami, które zawarte są w roślinach, doszliśmy do puenty dzisiejszego filmu, czyli do różnorodności diety, która, jak się okazuje, jest kluczem do zdrowia, o czym świadczą nie tylko badania z dzisiejszego odcinka, ale również społeczności na całym świecie, które taką dietę stosują. I to była ostatnia myśl w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję za Państwa uwagę. Jak zawsze, zapraszam do następnego odcinka. Do usłyszenia.